Weź powiedz coś, Jacku, żebym zobaczyła te skupy. Raz, dwa, trzy. Troszkę bliżej głośniej. Zaczynasz? Mhm. Tak. Z nami Konrad Dyrszka przed debiutem w organizacji KSW. Walka na polskiej ziemi. Konrad, ty też jesteś polskojęzycznym zawodnikiem. Czy cieszysz się, że możesz w największej organizacji w Europie, w Polsce zadebiutować? Ja się bardzo cieszę. Pierwszy raz KSW, to jest tak dla mnie jak drugi dom i zobaczymy, jak będzie. No, dostajesz solidne wyzwanie na początek. Łukasz Rajewski, który już w KSW od pewnego czasu walczy, wiele walk ma za sobą. Jak odebrałeś informację o tym rywalu? Bo ty de facto wchodzisz do tej walki na zastępstwo. Długo się zastanawiałeś, czy takie wyzwanie przyjąć i jak to wyglądało od strony kulis? To dwa tygodnie temu dostałem informację, czy chcę zawalczyć. To jadłem przed chwilą jeszcze ciasko i manager mówi do mnie, że mam iść na 70 kilo. Powiedziałem, czemu nie, no risk, no fun. Była podobno propozycja walki w 77, ale ty jako zawodnik, który tam w tym limicie za dużo nie zrzucał, chciałeś jednak zejść niżej. Jak w takim razie czujesz się, zrzucając do tej kategorii 70 kilo, i czy w przeszłości gdzieś na początku kariery w takim limicie też zdarzyło ci się występować, czy to będzie twój pierwszy raz? To pierwszy raz, 70 kilo. No ja się dobrze czuję, wszystko ok, dobrze poszło. Dietę dobrą miałem i jeszcze ostatnie kilo i będzie dobrze. Dostajesz w tej walce swojej w KSW takiego rywala, który i w niższej kategorii miał okazję występować, także nie powinno być jakiejś dużej dysproporcji pomiędzy tobą a Łukaszem w walce. Czy macie jakiś konkretny plan na to, jak pokonać Łukasza Rajewskiego? Czy będziecie reagować na bieżąco na to, co się będzie działo w klatce? Ja wiem, że za dużo nie możesz zdradzić, ale jakiś rąbek tajemnicy. Zobaczymy, jak będzie. Dużo nie mogę teraz powiedzieć. No, u nas nawet stand-up jest ok. Możemy się na stójkę pobić. Ja jestem dla wszystko. No, Łukasz z tej stójki słynie zazwyczaj, jeżeli przegrywał, to właśnie dlatego, że rywale wykorzystywali jakieś luki, zaciągali go na głębokie wody parteru, gdzie on czuje się troszeczkę gorzej niż w stójce. No nie będę pytał, czy planujesz sprowadzić walkę do parteru, bo wyjdzie jak wyjdzie, będzie co będzie, ale zapytam może, czy przygoda z KSW na dłużej, czy to wszystko zależy od tego, jak pokażesz się w tej walce? Nie mogę teraz na 100% powiedzieć jak. Ja myślę, że będzie może jakaś stójka fajna, dobra bitwa i no, więcej nie powiem. Ale chciałbyś właśnie w KSW zagościć na dłużej, bo mówisz, że czujesz się w domu. Ile chciałbyś stoczyć walki w tym roku właśnie dla KSW? Ile mogę, tyle zostanę, nie? Tyle walk zrobię. Nie? W KSW jest duża organizacja w Europie, nawet na świecie. No, ja tutaj się zawsze oglądałem KSW, lubię KSW i no, cieszę się, że mogę tutaj zawalczyć, nie? Konrad, miałeś już do czynienia z polskimi zawodnikami, Rafała Błachutę między innymi, pamiętasz pewnie, tak. Pojedynek. To też zawodnik KSW kiedyś i pytanie, na ile ty możesz porównać w ogóle polskie i niemieckie MMA? No, wszędzie są dobre wojowniki, powiem, nie? Tak samo, nie? Tam są dobre, tutaj wszędzie są dobre, no. A zainteresowanie samą dyscypliną? Myślisz, że w Polsce tych fanów jest więcej niż w Niemczech? Czy jednak w Niemczech z racji tego, że jest tam po prostu więcej ludzi, obywateli, gdzieś te siły się równoważą? Jak to ze swojej perspektywy widzisz jako osoby, która mieszka w Niemczech, ale też z Polską ma sporo do czynienia? No, w Polsce są więcej fanów, więcej, lepiej tutaj idzie, widać, że support jest większy niż w Niemczech. No. A ty ten support, o którym wspomniałeś, w Niemczech otrzymujesz taki jak powinieneś? Są osoby, które też tam czekają na twoją walkę. Jak to wygląda? No mam dobry support. Nie? Tam mnie w mieście, w Lipsk, dobre chłopaki. Tam też chodzą na treningi, support robią. No. To już wiemy, jakie jest twoje miejsce w Niemczech, a kiedy przyjeżdżasz do Polski, masz jakieś miasto, które jest ci najbliższe twojemu sercu? No, Jelenia Góra jest moje drugie miejsce. Mhm. Tam moja matka też mieszka i moja rodzina. No to fajna informacja. Udało nam się wyciągnąć. Konrad, czego ci życzyć przed tym debiutem sobotnim? No, wszystkiego lepszego. Co mam powiedzieć jeszcze, no? No to tak życzymy i tego, żeby bez względu na okoliczności móc się z tobą jeszcze spotkać na KSW. Powodzenia w takim razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki.
ponad zrobię zdjęcie z tobą.